Fajny turniej. Dziękujemy wam bardzo. Nietypowy, ale chyba ciekawy turniej na uczczenie stulecia niepodległości. I zaczynamy od trzeciego miejsca, nie bez prywatnej satysfakcji. KS Słupia Karnowo, zapraszam. W imieniu burmistrza miasta Jacka Graczyka i dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Stanisława Podeskiego medale wręcza Zbigniew Margol, który z częścią przynajmniej z was na pewno zdarzyło się, że pracował w różnych klubach, albo w Żakach, albo w Jantarze, a może nawet w Wybrzeżu. Nie, takich stałych zawodników nie mamy, żeby pamiętali pracę trenera Zbyszka w Wybrzeżu Objazda. KS Słupia Karnowo, gratulujemy. Torba, trenerze, torba. Torba. Panie kapitanie, jeszcze torba. Gratulujemy. Co jest w torbie? Czekaj, a popiąć to sobie, ustaw sobie. A widzisz to? Drugie miejsce, tak to już bywa. Najsłabszy bilans w fazie grupowej. Mówiłem ci to. Najsłabszy bilans w fazie grupowej, jednak finał przegrany w karnie. Pośrodle niepodległości. Zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa. Miesiego! Ale tak mówię, co? Żeby tak zdjęcie pani nie wiesz. Zdjęcie możecie widzieć na stronie. Ale z głowy myślałem, że ci tam. Polubimy, polubimy. Co to się, że to się jest nasz? Ktoś chodzi za... A musimy lepiej? Nie, nie, nie. Mama się cieszy. Gdzie jest infarkt? Spróbuj. Nie, no musisz, no, musisz być lokalny. Po prostu naciśnij, wciśnij. To proszę, mocno. Tomasz Mazur, wychowany trenerem Argola, otrzymuje upominek dla całego zespołu. Wielkie brawa. Niepodległości Słupsk. Gratulujemy serdecznie. Czego wychowany? To przez to... A nie, przepraszam. Pierwsze miejsce, SSPN Maćkowo. Wielkie brawa i gratulacje. Półfinały rzutami karnymi, finał rzutami karnymi. SSPN Maćkowo. Chorwacja jest w szachownicy, nie w paski. Jak Argentyna. Messiego brakowało, tak. Jesteśmy z się sprało trochę. Było Messiego i jest wynik, nie? Messi był rapi. W turnieju na Ustęskim Orliku z okazji stulecia niepodległości Polski. Dziękujemy, wielkie brawa, dziękujemy, gratulujemy. I nagrody indywidualne. Bez nagrody, ale uznałem, że warto wymienić bramka turnieju Mateusz Pacocha w meczu półfinałowym. Chyba wszyscy się zgodzimy. Trochę będę monotematyczny, jeśli chodzi o zespoły, ale bramkarz turnieju Cezary Czarnecki, SSPN Maćkowo. Brawo, Czarnecki, a co niby nie wrócić? Przez ten roku przerwy. Wielu, wielu było za tobą, więc zasłużona. Prawie jednogłośnie, czyli jeden głos za, żadnych przeciw. A statuetkę Króla Strzelców nie otrzyma dzisiaj nikt. Piotr Lisowski i... Karol Czubak, czyli tyle samo bramek. W związku z tym na Facebooku ogłosimy dogrywkę, chętnych zapraszamy. Dogrywka na rzuty karne odbędzie się tutaj w możliwym, dogodnym terminie. Obaj zawodnicy są w okresie przygotowawczym do sezonu. Mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratulujemy. Prosiłbym jeszcze wszystkie trzy zespoły pod ten baner niepodległej po lewej.